28 stopni Celsjusza. A to idealna temperatura, by nagrać kolejny odcinek mojego testu długodystansowego opon Bridgestone Weather Control A005. Tym bardziej, że zrobiłem już ponad 8000 km. Przez te ostatnie parę miesięcy Bridgestone'y były ze mną w kilku miejscach. Byłem na Mazurach. Byłem również na Jabfeście. No ale przede wszystkim dużo jeździłem. Parę tygodni temu nagrywałem też odcinek o oponach całorocznych premium i tam wspominałem, że Bridgestone Weather Control A005 ma już wersję Evo. Jest to ewolucja tej opony, wizualnie ona wygląda bardzo podobnie, jeżeli chodzi o aspekty techniczne. To zapraszam Was do tamtego odcinka, tam dużo powiedziałem na ten temat, ale w skrócie generalnie inżynierowie chcieli poprawić właściwości na śniegu. Dzisiaj chciałbym sprawdzić właściwości na suchym, ciepłym, rozgrzanym asfalcie. No ale zabieranie mojego Forestera na tor byłoby absolutnie bez sensu, tym bardziej, że na Weather Control A005 po torze Modlin miałem już okazję jeździć. Zapraszam Was do testu, którego wyniki również były dosyć interesujące, bo się okazuje, że na oponach całorocznych również da się jeździć szybko. Więc pomyślałem, że warto by było sprawdzić moje opony w takim po prostu cyklu, jakim jeżdżę najczęściej. Myślę, że każda osoba, która kiedyś przesunęła wymianę opon zimowych na wiosnę, wie, że no nawet jeżdżąc w ruchu miejskim, tak jak jedziemy teraz, z dopuszczalnymi prędkościami, to na serpentynach, na wjazdach na jakieś drogi szybkiego ruchu, to te opony piszczą i potrafią płynąć. No i właśnie dzisiaj, w takich warunkach jak mamy, sprawdzimy, jak A005 zachowuje się w takich sytuacjach. Wjeżdżamy na ślimaka. Opona na pewno nie piszczy, nie podwija się. Jest absolutnie przewidywalna. Prędkość, z którą najechałem, to jest 50 km na godzinę. Ważne jest do powiedzenia, że ja do mojego samochodu wybrałem opony delikatnie wyższe niż zaleca producent. W moim poprzednim, a właściwie w pierwszym odcinku opowiadałem, dlaczego właśnie tak. I mimo, że profil tej opony to jest 65, 205 na 65, 16, to absolutnie nie ma problemu z tak zwanym pływaniem. No ale w moim przeglądzie opon całorocznych premium mówiłem, że jest to bardzo dobra opona, jeżeli chodzi o nawierzchnię mokrą. Dlatego też przenosimy się na mokrą karową. No i nagle w magiczny sposób zrobiło się szaro, zimno i przede wszystkim mokro. W jednym z moich poprzednich filmów mówiłem, że jadąc do mojego mieszkania mam fragment karowej do przejechania. Dlatego też właśnie teraz wybieram się na wspomnianą już ulicę Karową, gdzie w takich warunkach jak teraz, nawet przy tych prędkościach, tak jak mówiłem, dozwolonych w mieście, jest po prostu bardzo ślisko. Dodatkowy argument, dlaczego jedziemy na Karową, to jest taki, że niestety rajdówki w tym roku po Karowej jeździć nie będą. Barbórka warszawska została odwołana. Cóż mogę powiedzieć? Mogę tylko, albo właściwie możemy tylko żałować. Taki znak tych czasów, tego roku. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku wielkie święto rajdowe na warszawską znaną ulicę powróci. Ta kostka pewnie widziała wiele opon założonych do aut Subaru, ale zazwyczaj to były modele rajdowe STI. Teraz oczywiście jesteśmy w moim dwulitrowym Foresterze wolnosącym, ale uwierzcie mi, że nawet w zwykłym samochodzie ta nawierzchnia potrafi być wybitnie śliska. I słynne przejście z asfaltu na kostkę. Wjazd pod mostek. Normalnie tutaj następuje nawrót. No i słynny ślimak. Tylko 50 na godzinę, czyli tyle, ile można. I nie ma absolutnie żadnego poślizgu.
każdy fan rajdowy kojarzy te zakręty tutaj i wie, że te wszystkie krawężniki widziały niejedno dotknięcie felgi, niejedne kapcie, niejedne wyrwanie kół, ale na tych oponach jest naprawdę absolutnie bezpiecznie. I teraz pewnie coś, co Was najbardziej interesuje. Jak te opony zużyły się po przebiegu ponad 8000 km? Wysokość bieżnika przedniej lewej opony to jest 6,85, a w tym momencie na ekranie widzicie wysokości pozostałych oraz inne dane. Następny odcinek myślę, że będzie chyba najbardziej interesujący, bo w komentarzach zazwyczaj o to pytacie, jak opony całoroczne zachowują się na śniegu. Więc kolejny odcinek właśnie będzie przeprowadzony na takiej nawierzchni, a kiedy on będzie? Tego pewnie nikt nie wie. Będzie wtedy, kiedy będzie śnieg. Zapraszam Was do subskrybowania i kliknięcia dzwoneczka. Jeżeli ten film się pojawi, to na pewno będziecie wiedzieć. A tymczasem trzymajcie się. Cześć!